Cześć! W tym filmiku kontynuujemy dalej menu jakości, ale teraz będą animacje, czyli będzie takie menu z bajerem. O. Animacje tworzy się w tym miejscu. Naciskamy plus animation, żeby stworzyć animację. Nazwijmy ją open, żeby było wiadomo, o co chodzi. Co chcę, aby animacja robiła? Tutaj mamy w ogóle usuwak animacji. Wszystko, co tutaj ma taki kwadracik czy coś takiego z plusem, oznacza, że możemy to skluczować, czyli zmienić wartość podczas animacji. Zaznaczamy wszystkie jednak przyciski z shiftem i wywalamy je gdzieś poza ekran. Również możemy zmienić offset left, offset top. Każdy ma inną wartość, więc nie ma konkretnej wartości podanej. Natomiast offset left przesuwa wszystko na lewo, czyli powiedzmy teraz są przyciski, ale są poza ekranem. I wskoczą nam nagle, gdy będziemy chcieli. Naciskamy tam ten dziwny przycisk i widzimy, że tutaj pojawiło się dużo elementów. Każdy przycisk ma swój oddzielny element, no i konkretny offset. Taki sam oczywiście, jeżeli chodzi o left. Przesuwamy się na koniec animacji, 5 sekund to jest dosyć dużo, ale niech gracz ma cierpliwość. I wpiszemy tutaj wartość na zaznaczonych dalej przyciskach, taka jaka była wcześniej. Ja pamiętam, że była 772. Ok. Tak wygląda właśnie animacja. Jest płynna, jest to krzywa Beziera, czyli nie jest wskakuje i od razu się zatrzymuje, tylko wskakuje i powoli się zatrzymuje. Ponownie też powoli zaczyna się przesuwać, więc możemy zmienić na linear, ale nieważne. Stwórzmy animację, która powstanie podczas constructa, czyli wtedy, kiedy tworzony jest widget, a więc wtedy, kiedy jest klocek create w widgetie, w blueprincie gracza. No i tutaj damy coś prostego, czyli play animation. Najprostsze co może być. OK, wybieramy. No i trzeba znaleźć naszą animację, a gdzie ona jest? Jest po lewej, ale jest schowana w liście animation. To może być tak trudne, że nie do przeskoczenia, ale pokazuje, że jest. Przeciągamy ją zwyczajnie gdzieś tutaj. Wybieramy get, no bo set się nie da. Więc wybieramy get i łączymy z animation. OK, to w sumie wszystko co potrzebujemy. Zamykamy i możemy zobaczyć, jak to wygląda na grze. Czyli włączamy grę, możemy sobie pooglądać kamerę, pobiegać, naciskamy Q i nagle wjeżdżają przyciski. Rewelacyjna animacja. Lepszej w grze nie widziałem. Epic już teraz dobrze działa, tak przy okazji, ale nieważne. Żeby mieć możliwość wyłączenia gry, to damy coś, co wcześniej nie używałem. Wcześniej używałem wartości boolean, ponieważ czasem chcemy mieć dostęp z innych elementów, na przykład z widgeta, do tego, czy menu jest aktualnie włączone, czy może nie. Jednakże, gdy nie chcemy mieć żadnej wartości dodatkowej, wybieramy flip-flop. To są dwie wartości, które są wykorzystywane na zmianę. Najpierw jest włączone A, później B, później znowu A i tak w kółko. Więc w tym przypadku zawsze A to będzie pierwsza wartość, a więc włączenie widgeta, natomiast druga to jest wyłączenie widgeta, więc można od razu wykorzystać klocek remove all widgets. Jednak jeżeli mamy jeszcze HUD-a poza tym widgetem, no to lepiej skorzystać z tego elementu i po prostu wyrzucić ten konkretny element, a nie wszystkie widgety, które mamy na ekranie, więc dajemy remove from parent, łączymy z B flip flopa, no i wypadałoby jeszcze zmienić input game only, żeby wrócić do gry i mieć dostęp tylko do gry, a nie do widgeta, którego już nie widać. OK, więc wpisujemy input, może lepiej set input mode. OK, mamy coś takiego, set input game only. OK, łączymy to z player controllerem. Możemy też włączyć myszkę, ale nie trzeba. OK, flip flop w taki sposób działa. Najpierw A, później B. Można też zobaczyć, czy aktualnie jest A. True lub B, to wtedy is A jest false. OK, uruchamiamy grę, włączamy Q, wskakuje nasze menu, przycisk wskakuje, a napis nie, ale to nieważne. No i jak naciskamy jeszcze raz Q, no to znika i znowu naciskamy Q i znowu się pojawia i tak bez końca. Niesamowite. Trzymam w napięciu. Jeszcze raz? Może nie.